Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w 13. niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego i zapraszam do wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Zapraszam do Ewangelii według świętego Łukasza, w której to słyszymy o tym, że jeśli chcemy pójść za Chrystusem, musimy się wyzbyć tego wszystkiego, co nas od Niego oddziela. Pan Jezus mówi poprzez właśnie przykłady, że jeden chciał pójść za Nim, ale szukał miejsca, w którym mógłby się schronić. Jeszcze inny chciał pójść za Nim, ale Pan Jezus powiedział do niego: zostaw grzebanie umarłych umarłym, a Ty idź i głoś Królestwo Niebieskie. Jeszcze jeden chciał pójść za Nim, ale chciał się najpierw pożegnać ze swoimi bliskimi. Pan Jezus mówi właśnie poprzez te przykłady, że są w naszym życiu takie momenty, są takie rzeczy, które nas od Boga odciągają. Odciągają nas od Jezusa Chrystusa. I mamy się właśnie tych rzeczy wyzbyć, pozbyć się tego, mamy to odrzucić, mamy zmienić to nasze życie, abyśmy właśnie mogli pójść za Chrystusem. Oczywiście nie chodzi o to, aby zostawić rodzinę, jeśli nie chcę być księdzem, siostrą zakonną, bratem zakonnym. Ale mam zostawić to, co mnie od Boga odciąga. Czyli mam zostawić mój grzech. To, co, do czego jakby tak się przywiązuje. Co może być przyczyną tego, że pójście za Chrystusem będzie trudniejsze. Jeszcze jest piękne takie zdanie w dzisiejszej Ewangelii, kiedy to właśnie uczniowie próbują rzucić ogień na ziemię, do której mieli się udać z Jezusem. Jezus mówi: nie, zostawcie to, pójdziemy do innej miejscowości. Ale wśród tych uczniów jest Jakub i Jan. Jan, czyli ten umiłowany uczeń Pana Jezusa. Zobaczcie, że pójście za Chrystusem wiąże się ze zmianą swojego życia. I takim przypadku właśnie jest Jan apostoł. Jan, który przemienił całkowicie swoje życie, zaufał Bogu, zaufał Jezusowi, poszedł za Nim i dzięki temu otrzymał Królestwo Niebieskie. I tego właśnie sobie życzmy, abyśmy potrafili zostawić to wszystko, co nas od Boga oddziela, abyśmy potrafili to wszystko zmienić, co nas od Boga odciąga, abyśmy właśnie idąc za Chrystusem w przyszłości sami osiągnęli zbawienie wieczne. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrej niedzieli, pierwszej niedzieli wakacyjnej. Z Panem Bogiem.